Kuba, zdradziłeś na początku, że twój bohater w serialu znajdzie miłość. A czy ty prywatnie może znalazłeś już jakąś miłość? Ten temat jak zostawię, jakby nie chcę się wypowiadać, bo no może na razie nie będę nic w tej kwestii mówił i zostawię to bez komentarza. Dobrze, ale to ja się tak dopytam, czy jest tak, że ty po rozstaniu, po twoim ostatnim głośnym rozstaniu, nie wiem, dostawałeś mnóstwo wiadomości na Facebooku, na Instagramie, od dziewczyn, jakieś zaproszeń na randki, było coś takiego? Oczywiście, że było, aczkolwiek muszę zaznaczyć, że mamy z Karoliną bardzo dobry kontakt, działamy razem przy fundacji, niedługo będziemy prowadzili też bardzo fajny koncert walentynkowy, w którym będzie brał udział między nami Beata Kozidrak, więc jakby no przyjaźnimy się i to też nie jest tak, że gdzieś tam się rozstaliśmy, zerwaliśmy kontakty ze sobą, bo dużo nas łączy tak naprawdę i to były takie dwa lata, mimo tego wszystkich jakichś tam różnych, też mojej jakiejś kariery, którą robiłem i zawirowań, był to naprawdę dobry czas i oczywiście no, takie propozycje się pojawiały, aczkolwiek no, na razie mogę powiedzieć, że moje serce jest wolne. O, to zdradzę tylko tyle. No. Póki co jest wolne, ale zdarzyło się pójść na jakąś taką randkę z propozycji internetowej? Nie, jeszcze nigdy nie byłem. Ostatnio mój kolega się śmiał, że może Tindera założę, ale ja nie zrobię tego na pewno. Nie byłem na żadnej randce, więc póki co na razie jakoś o tym nie myślę. Skoncentruję się na pracy, też no, właśnie teraz mi się przypomniało, że mogę powiedzieć też o takim jednym projekcie, który będziemy właśnie robić z fundacją i z Sylwią Grzeszczak. Właśnie w nawiązaniu do pomocy na świecie, do zmian, ale tutaj też troszkę więcej będziemy mogli powiedzieć za jakiś czas. No to tak mi się przypomniało na temat fundacji. Przeskoczyłem ładnie z jednego tematu na drugi, ze związków do fundacji z powrotem. Dobrze, ale to ja tego tę sferę miłosną jeszcze podpytam. No bo jak to jest? Jak człowiek jest rozpoznawalny, no to na przykład założysz sobie takiego Tindera, no to zakładam, że każda ta dziewczyna dałaby tam w prawo, no żeby się z Kubą Kucnerem umówić, no bo gwiazda. Więc czy tobie jest ciężej szukać tej drugiej połówki? Czy ja myślę, że no, Tindera oczywiście nie założę, to był żart. Aczkolwiek no myślę, że zawsze jest trochę ciężej niż jeżeli ktoś gdzieś tam jest jakoś rozpoznawalny, no to wydaje mi się, że trochę ciężej jest znaleźć taką prawdziwą miłość. No i trzeba się dużo natrudzić, dużo namęczyć, żeby faktycznie znaleźć to, czego się chce i znaleźć te wartości, które są najważniejsze, prawda? Czyli no przede wszystkim tą prawdziwą miłość, więc pod tym względem myślę, że tak, że na pewno osoby, które są gdzieś tam medialne, gdzieś rozpoznawalne, mają dużo trudniej. A jest szansa, że wrócicie do siebie z Karoliną? No, tego nie wykluczam, bo w życiu dzieją się tak różne rzeczy, że nigdy nie wiadomo i zobaczymy, co przyniesie czas. Dobrze, to życzymy wszystkiego dobrego. Dzięki, również pozdrawiam gorąco. Dzięki.